Zaraz opowiem wszystko o Ultimate'cie, zaraz powiem o co dokładnie z tym chodzi, bo troszeczkę jest inaczej niż mówiłem na filmie, w sensie działa to tak jak działać, w sensie no, tak jak mówiłem, jak ma działać, czyli wszystko dostajemy razy 3, ale ta opłata jest pewnie kontrowersyjna, jaką musimy zapłacić za wejście do tego, ale zaraz. Na początek proszę mi powiedzieć, czy każdy na pewno użył kodziku. Dokładnie tak, w prawym górnym rogu mamy neutral-kn5h. Czy na pewno użyliście, rozesłaliście na swoich gildiach, wśród znajomych i tak dalej? Mam nadzieję, że tak. Ja sobie go również użyję w tym momencie, tylko muszę skopiować, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, ale nikt się nie skarżył, więc raczej powinno być git. Ok, wchodzimy w plusik, cyk, cyk, pyk. Kupon pomyślnie wprowadzony. O, działa, jak szybko dodało nawet. Dobra, fajnie. O, i teraz dostaliśmy tego pop-upa. No jest 25 grzybów, jest 125 szczęśliwych monet. Chyba lepiej by było te 48 grzybów, tak jak było przy tamtej edycji, żeby po prostu to wejście w legendarny loch tak jakby oddało przynajmniej jedno, ale nie ma co narzekać, za darmo to za darmo, trzeba brać. Co do legendarnego lochu, to tak, nie da się wejść podczas warty, dlatego ja tutaj sobie dwa konta zostawiłem, bo na tych dwóch kontach chyba dzisiaj będziemy robić. Zaczniemy sobie od W60 i na W60 będę chciał zrobić ten tryb Ultimate, dlatego że tu mi się to bardziej przyda, bo dostaniemy od razu trzy itemki legendarne, więc wiecie, już będzie jakaś tam szansa na legendarne gemy, bo jeszcze na tym serwerze nic nie mamy. I teraz tak, wchodzimy sobie cyk, nie wiem, czy oglądamy to, a w sumie możemy obejrzeć, bo te kody będą trochę przeszkadzać, ale dobra, chyba nie jakoś giga bardzo, także niech sobie będzie po prostu. Dobra, no to była ogólnie kontynuacja tego poprzedniego trailera z tej poprzedniej edycji, jak dobrze pamiętam, chyba co było rok temu. Też się specjalnie nie odzywałem, żeby nie zagłuszać. No, jak zajebista to git. Nie no, te trailery to trzeba przyznać akurat, że robią zajebiste, no nie ma co mówić. Dobra, wchodzimy i teraz tak, mamy do wyboru legendarny loszek, podstawową wersję, czyli tą taką, którą już znaliśmy z poprzednich edycji, i mamy legendarny loch Ultimate. I teraz tak, ktoś właśnie już widzę na czacie, że jest szok, że kosztuje wejście 650 grzyba. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze dostajemy 3 legendarne itemki i w ogóle dostajemy wszystkiego razy 3, czyli złota, surek, jakiś itemków i tak dalej. I odrodzenie kosztuje, jak zginiemy w tym lochu, 48 grzybów, czyli tak jakbyśmy robili tą wersję normalną, ale robimy tą potrójną, no nie? Więc no musi być jakaś opłata na start.
I teraz w zależności na ile nam wyjdzie próba, zaraz zresztą będziemy robić, to zobaczycie o co mi chodzi. Tylko no jeżeli się będziemy musieli odrodzić, nie wiem, z 5 razy, co wyjdzie nam 250 grzybków, no to wtedy wychodzi 900 za 3 itemki legendarne. Więc średnio opłacalne, no bo przeważnie w tamtej edycji przynajmniej tak było, że no tak z 250 na przejście, nie? Czyli za 3 legendy było 750. Jeżeli komuś zależy na czasie, to oczywiście można robić ten ultimate. To jest chyba pod graczy pokroju bardziej Turora czy Koki, bo teraz jak sobie zrobią 500 razy legendarny loch, to tak naprawdę zrobią 1500. Więc to bardziej pod takie osoby. No i nie wiem co mogę więcej powiedzieć. Jak ktoś ma czas, to raczej bym rekomendował robić zwykłą wersję, bo raczej powinno wyjść taniej. Jeżeli ktoś nie ma czasu, bądź na przykład chce zapłacić raz, tu zrobimy sobie wejście, cyk, i lecimy. Tu nie będziemy czytać, bo to jest wszystko to samo. Zobaczymy w ogóle też, jak się grafiki pozmieniały. Dobra, i teraz lecimy. No i mówię, to działa normalnie, tylko dostaniemy wszystkiego razy 3 i jak zginiemy, bo to jest to, co tak naprawdę najbardziej nas interesuje, gdy zginiemy, to odradzamy się nie tak, jak ja mówiłem na filmie, czyli po prostu będzie to kosztować 3 razy więcej grzybów, tylko kosztuje tak jakby jedno odrodzenie. Niby to jest tak policzone, że zebrali dane, ile gracze wydawali na 3 przejścia legendarnego lochu. Oczywiście tutaj łącznie, wiecie, z rolami jakichś sklepów i tak dalej, grzybków. I niby miała wyjść z tego taka średnia, nie? Żeby wyszło na jedno. No ale mówię, no ja bym raczej robił zwykły loszek, jeżeli jest czas. No gracz free to play na pewno sobie nie może pozwolić na wydanie 650 grzybów. To wiadomo, nie pozostaje mu w ogóle nic innego. Nie, bo tu jeszcze dochodzą koszty odrodzenia, Maciek. To nie jest 650 za 2 przejścia. Jak już to za 3. Natomiast jak ktoś gra eko, to może sobie raz wydać od razu na starcie, potem może sobie czekać, aż mu się HP będzie normalnie regenerować i może sobie tak robić, a na koniec dostanie 3 itemki legendarne zamiast jednego, no nie? Więc tak to po prostu działa, ale zaraz zrobimy. Zrobimy sobie najpierw ten tryb, potem zrobimy zwykły. No tu mamy oczywiście grafiki świąteczne, ale podejrzewam, że stricte jako taka mechanika się za bardzo nie zmienia. W lewym dolnym rogu mamy chyba to taka grafika, który obecnie tryb robimy. Jak wejść w ten loch, w prawym dolnym rogu mapy miasta, tutaj sobie klikasz, że całe 2 przejścia i teraz przechodzi. A, no tak, jeżeli o to ci chodzi, to tak. Dobra, może ja się nawet specjalnie wywalę. Od razu mówię, że to nie jest żaden poradnik, to są pierwsze wrażenia. Czy mogą być powtórki tych legend w Ultimate? Właśnie to jest dobre pytanie. Z tego co widziałem, jak tam robili, to nie dostawali powtórek. Zawsze były to 3 inne legendarki. Ale wiecie, no, 3 inne legendarki z danego przejścia Ultimate, czyli na przykład jak dostaniesz, nie wiem, miecz, powiedzmy pasek i zbroję, to potem z drugiego możesz na przykład znowu miecz dostać, no nie? Tak mi się wydaje, że tak to działa, dobra. No i właśnie, zginęliśmy i zobaczcie, odrodzenie 100 punktów życia, 48 grzybków i tyle samo punktów życia się odnawia na godzinę, ile przy przejściu normalnym. Więc no... O, serwer nie odpowiada, wyskoczył. Ale chyba jako tako działa. Więc no mówię. A, dobra, nieważne. To może nie do końca. Ale tak jak mówię, no... Raczej ja bym robił chyba zwykły. I ktoś tam pytał... Ty, Szczurek, chyba pytałeś, jak będę grał na streamkach. Na streamkach raczej będę grał właśnie ten zwykły. Zwłaszcza na innych kontach. Na W60 sobie może przyciśniemy trochę bardziej. Żeby szybciej te legendarki pozbierać do klasera. Właśnie po tą szansę, wiecie... Na tamte, na legendarne gemy, no bo tu mamy póki co 0%. Więc tak to będzie wyglądać. No i tyle, nie? No i mówię, gold razy 3, 3 itemki, zaraz tu w ogóle zobaczymy, bo ma być podobno... No tu dostajemy mało golda, bo to jest niski level, wiadomo. Ale ma to podobno działać tak, że jak dostaniemy ze skrzynki itemy, czy to epickie, czy jakby takie zwykłe. Tu już może zacznę uciekać, przynajmniej spróbuję, trochę tych kluczy pozużywamy, bo mamy sporo. Czekajcie moment, spróbuję uciec. Okej. Nie powinniś mi zginąć. O, dokładnie. Dokładnie o to mi chodziło. Zobaczcie, mamy coś takiego. O, chyba mnie znowu wywali. Chociaż nie, chyba nie. Mamy coś takiego. I możemy zdecydować, co z tym robimy. Czy dodajemy do plecaka, czy sprzedajemy. No oczywiście itemki epickie sobie wszystkie dodamy do plecaka.
No a na przykład jeszcze tu powinna być opcja, chyba będzie taka opcja, jak trafimy jakiś itemek, który akurat chce wiedźma, bo ona chce paski, czyli teraz tego nie dostaliśmy, to możemy również sprzedać od razu do wiedźmy. Na przykład. Tak, tak, można grać strzałkami, no dokładnie. No, więc tak, tak to po prostu działa. Mamy tu plecaczek, mamy napisane, ile mamy miejsca, możemy od razu wszystkie przedmioty w plecaku umieścić, możemy wszystkie sprzedać. Fajne, nie? Tak jak ktoś napisał, bulecik chyba. Jeżeli chodzi o grafiki, no to jak zawsze bardzo, bardzo ładne. I dobra, chcę jeszcze zobaczyć, jak to ze skrzynki będzie wyglądać, nie? Jak nam poleci jakiś itemek, ale to w trakcie, na spokojnie. Więc jak macie jakieś pytania co do legendarnego lochu, MR-ku napisał, przypominajka, trójkąt w dół to brak potwora na skrzynce. Ja zawsze o tym zapominam, ale komuś się może przydać, więc mówię. No i lecimy teraz klucze. Trójkąt w dół, brak potwora. Oj, zobaczcie, tu mamy ten trójkącik w dół, na tym rogu skrzynki, więc nie powinno być potwora i nie ma. Dokładnie, dokładnie tak to działa. Okej, zaraz będziemy mieli kupca. O, i zobaczcie, tu mamy zwykłe itemki. Pasek możemy od razu wrzucić do kotła, to o czym mówiłem, czyli to już mamy z głowy. No a resztę to chyba będę sprzedawał, bo i tak lepiej na epiki poczekać. O, jeszcze nas pyta, czy na pewno. Wiesz co, lepiej robić exec od razu, żebyś po prostu sobie już jakby to odnawianie HP, żeby już ci wystartowało, że tak powiem. A, i tu był w górę. No właśnie, ja mówię, że ja o tym zapominam. Akurat teraz nam się udało. Ale pamiętajcie, że jak jest ten trójkąt w dół, tak, dobrze? Bo ja nigdy tego nie pamiętam. Tak, w dół. To nie ma potworka. To można otwierać. No i mówię, no... Kurde, ty, jak to sypie w ogóle. Ty, no fajne to. Ładnie to wygląda. Czekajcie, mamy jeszcze 9 rozmontowań dzisiaj. Może ja porozmontowuję takie śmieci. To są i tak na wszystkie staty. To możemy rozmontać, bo jest stare. I dobra, i na razie niech zostanie tyle. Lecimy dalej. No i teraz mamy klucznika. U klucznika sobie szukamy. W sumie to leczonko by nam się przydało. O, dokładnie. Cyk. Mój pierwszy drop to trinket git, bo nie miałem, ale dajcie broń, chuje. No zobaczymy, zobaczymy. Chcę jeszcze zobaczyć ten efekt, jak 3 legendarki wyskoczą, nie? To też będzie ładnie wyglądać. No mówię, dla graczy free to play, ultimate totalnie niegrywalny. No bo to logiczne, nikt nie zapłaci tyle grzybów, żeby to wystartować. Dla graczy eco, jak ktoś planuje... Oj, znowu zapomniałem. Jak ktoś planuje jakieś grzyby wydać na loszek, chyba opcja git. Zapłacić jednorazowo i sobie zrobić do końca, a potem może jeszcze sobie zrobić ten zwykły z raz. Tak mi się wydaje. No nie wiem, nie wiem. Ja osobiście już tak po prezentacji, że tak powiem, no bo ja to teraz odpaliłem, żeby zaprezentować i samemu sobie zobaczyć, jak to działa. Po prezentacji i na streamkach tak na co dzień, jak jeszcze będzie legendarny loszek trwał, to raczej będę robił normalne. Chyba że W60, no to już powiedziałem, powtarzam się. Legendarki pojawiają się pojedynczo każda? A no zobaczymy, zobaczymy. Na początku najlepiej w te pierwszych 25 komnat najlepiej sobie Deju zbierać klucze, bo wtedy potwory biją najmniej, a potem już uciekać, potem lepiej uciekać. Mortalo właśnie go robimy. Zanim napiszesz wiadomość, polecam obczaić, co jest na ekranie. Właśnie go robimy, od niego zaczęliśmy, nawet masz napisane nagroda Ultimate. Dobra, i co my tu teraz... Ty, a szkoda... Szkoda, że nie ma od razu opcji, żeby rozmontować, ale no to już chyba ciężko by było wcisnąć. No to wszystkie bierzemy i sobie od razu rozmontujemy to i to. Pyk. Dobra, niech tak zostanie. I co my tu mamy? Szansa na odblokowane drzwi. To jest bardzo fajna runa. To możemy brać. Czy ma ktoś może pod ręką... Siemanko, Smyku. Czy ma ktoś pod ręką wysłać mi tier listę runek? To może bym też pokazał to od razu, by było na odcinek. Jakie runki się najbardziej opłaca brać? Jezu, idę tego sypię. Już niedługo będziemy musieli sprzedawać. Dobra, i tu macie tier listę runek. S tier to jest runka, musicie niestety po kolorach sobie patrzeć i po tych znaczkach. S tier to jest runka 40% na ucieczkę, jak się nie mylę.
więc no to jest taka totalna OP. Potem mamy A tier, B tier, no i wiadomo, w dół F tier, no to są najgorsze runki. To wam też może pomóc, jak będziecie mieli jakiś dylemat, jaką runkę wybrać. Runki się pojawiają w ogóle po każdym bossie. No czyli wiadomo, po 25, 50 i 75 pokoju. I tutaj wam się pokazują, jakie macie, możecie na nie kliknąć, ale nie wiem, czy będę to tłumaczył tak dokładnie, bo już od kilku edycji tak to działa, więc możecie też sobie jakieś starsze filmy po prostu moje obejrzeć i będziecie widzieć, co jest 5. O, leczonko, zajebiście. No na razie dwa odrodzenia, na razie 750 grzybów wydaliśmy na to przejście. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Kiedy klucze zużywać? No jak widzisz, ja już tak po 25 pokoju zacząłem sobie w niektórych momentach używać. O, następne leczenie, ty. Jest OP. Powiem wam, że ten efekt wyskakiwania tych trzech itemków jest naprawdę przyjemny. Tylko no musimy pamiętać, że już z automatu nam poszło na start 650 grzyba, więc to wiecie, coś za coś. Przyjemny efekt za no trochę grzybków, nie? Jaka szansa na ucieczkę? Jest bazowa chyba 50%. Uciekniesz albo nie. Dobra, tu możemy jeszcze zaatakować, bo mamy tego buffa na klucze. No i mam pół HP, zaraz będzie klucznik. O, zobaczcie. Tu sprzedajemy wszystko, szkoda miejsca. Pyk. To możemy otworzyć. No i też sprzedajemy wszystko. Ej, kurde, to jest giga przyjemne, jak tak ci to wyskakuje. Piękna sprawa. No gdzie jest ten klucznik? Powinno być posz... O, jest, dobra. Po 60 pokoju. Powiem wam, że od ostatniego lochu nie minęło tak dużo czasu i w miarę pamiętam, jak to działa. Także nie ma tragedii. No ale też trzeba pamiętać, że jak się pierwszy raz wchodzi do legendarnego lochu, to jest ten klucznik na samym początku, gdzie możesz sobie mięśniaczka za darmo kupić, więc to też ci boostuje to pierwsze przejście. To też jest tak pod kątem graczy free to play. Dobra, co my tu mamy? Ja nawet nie mogę wszystkiego umieścić w plecaku. O kurwica. To teraz tak. Wszystko jest na wszystkie staty. Także musimy zrobić tak. Musimy zrobić tak. Dobrze, że to przewidzieli, że tak też może być. No i teraz musimy już sprzedawać te epiki. Na wszystkie staty, nie ma opcji. Co my tu mamy? Epickie kufry się nie pojawiają. Pułapki wywołują klątwy. Skuteczna ucieczka mniejsza. No to bym brał. Te epickie kufry nam nie są jakoś giga potrzebne. Nie no, właśnie jak będziesz miał opcję, żeby dać dany itemek do wiedźmy, to ci się też w tym okienku pokazuje. To już wcześniej Casey pokazywałem. Tylko że ja tutaj nie mam jeszcze eventu wiedźmy, bo to jest W60. Jeszcze nie mamy wszystkich czarów, no nie? Więc tylko paski mogę oddawać. No nie chcę ryzykować raczej. Kurde no, żeby się udało, pro. No i chuj, trzecie odrodzenie. Dobra, 800 grzybów na razie poszło. No to już chyba trochę tak powyżej średniej bym powiedział. Nie ma to znaczenia, nie ma znaczenia wasza klasa postaci, nie mają znaczenia wasze statystyki. Jedyne co musicie mieć ubrane podczas, to odpowiadam Żurkowi, podczas przechodzenia to ulepszoną jakość przedmiotu plus 5, tą runkę, żeby wam leciały lepsze itemki. A jaką gracie klasą i tak dalej, to nie ma znaczenia. Nie możecie używać pasywek w tym lochu na przykład, nie? Czyli Berserk się nie może wściekać, nie wiem. Łowca się nie może odrodzić. To wszystko jest procentowe. Tak, jest kod na wszystkie światy. Teraz w prawym górnym rogu, Krystek, go masz. W prawym górnym rogu. Możesz używać do woli. Wysłać gildyjce. Rób co chcesz. Dobra. Pozużywamy jeszcze trochę. I zaraz używamy kluczy, bo troszkę ich mamy. O kurde, jak to dużo bije. Dobra, może już lepiej nie. Od 50 Tomek jest ten legendarny loszek. Pożyczę jakieś grzyby na krechę. No Farenix, bardzo bym chciał to zrobić. Jakbym miał taką możliwość, to bym ci z chęcią pożyczył. Co kodzik daje? 25 grzybków i 125 szczęśliwych monet. No tu nie mamy żadnego paska, to sprzedajemy tego. Wiem, że insta zabijam, wiem, ale zobacz ile mam kluczy też, no nie? A tu może się jeszcze jakaś skrzynka trafić, jakiś dodatkowy goldzik, wiesz jak jest. Jeszcze taka ciekawostka co do tego trybu Ultimate.
bo wczoraj weszło to na serwer 31 niemiecki, żeby przetestować, czy wszystko jest ok. I tak jak każde podejście do legendarnego lochu tego zwykłego trybu, z każdym kolejnym podejściem powinno się dostać mniej golda i tak to faktycznie działa, żeby ludzie tam nie farmili ciągle tyle samo, to nawiązanie do pierwszej edycji. Tak, w legendarnym lochu Ultimate dostawałeś 3 razy więcej golda, no bo tak to ma działać, ale ten gold się zmniejszał tak, jakbyś zrobił dopiero raz, a nie 3 razy, więc ten Ultimate ci dało po prostu więcej golda ze wszystkiego. Ale z tego co widziałem, już to naprawili, zanim jeszcze dzisiaj się ten loch odpalił. Więc no teraz to już działa tak, jak działać powinno, na szczęście. Bo taki koka na W58 to by tyle tych stad nafarmił, chociaż i tak nafarmi, nie? Czemu wprowadzili limit wiadomości? Wiesz co, to jest chyba przeciwko spamowaniu, przeciwko tym botom, co kiedyś spamowały. Dobra, mamy to, mamy bosika. Nie widzę w sumie jakichś nowych grafik czy czegoś takiego, miało coś takiego być. W sensie, no są jakieś ozdoby świąteczne i tak dalej, ale nie widzę. Pyk. Poszło nam 3 odrodzenia, czyli 150 grzybów plus 650, no 800 grzybów. 800 grzybów poszło za 3 legendarki. O, legendarki widzę, że po kolei się pokazują. A szkoda w sumie, mogłoby od razu, dobra. Mamy to. Ja tu się... O, okej, osiągnięcie nam wpadło. Ja tu się mogę od razu przebierać, bo dużo mi dają te itemki na tym etapie. Runka wymieniona. Odzysk klejnotu. Żebym tu czegoś głupiego nie zrobił. I ulepszamy razy 10. Wszystko chyba git zrobiłem. Chyba tak, dobra, dalej. Róg, plus 65. Umieść w plecaku i co trzecie? I trzecia czapa, okej, okay, no niestety nie ma broni. To minus. O, tu nie musimy runki zamieniać, fajnie. Od razu mamy punkty życia. A ta czapka też nam dała punkty życia? Jeśli by tak było, to fajne. Czemu Przemko? Przecież za odzyskiwanie klejnotu się odzyskuje też kryształ. Czemu poszło w chuj? Nie poszło właśnie. Nie odzyskuje się całości, ile zainwestowałeś, ale większość, jakieś 90%. Jak dobrze pamiętam. Oj, tu też punkty życia, ej, fajne to. Dobra, cyk. No i tyle. Tyle z trybu Ultimate. Tak to się prezentuje. Zaraz sobie zrobimy jeszcze zwykły dla porównania. O, tu mamy statystyki. 124 miliony golda. No dobra, lecimy teraz zwykły. Spójrzmy sobie, jak to wygląda. Czy już mamy tak jakby zaliczone pierwsze wejście i nie dostaniemy tego kupca za darmo, czy... A, tu też tak nagrody wyskakują. Ej, to oni te pop-upy zrobili dopiero teraz. To nie jest tylko w trybie Ultimate, tylko ogólnie z tego co widzę. To fajne akurat. Taka innowacja, można powiedzieć. Ale widzę, że już nie ma tego darmowego. Dobra, sprzedaję, nie ma co. Chociaż możemy na pachołki jeszcze patrzeć, wiecie? Tu w ogóle mi się klejnot wykopał. 380 siłki. Tu mamy coś słabego. 13%, tylko nie, brońki to mnie nie interesują na razie. No nie, i ta ucieczka, ale w sumie my teraz będziemy walczyć, żeby klucze farmić, to nie ma tragedii. Co myślicie o tym Ultimate trybie? Piszcie na czacie, ciekaw jestem waszej opinii. Co i jak. Mi się podoba szczerze. O, i zobacz, Casey, pytałeś. Widzisz, jak na przykład nam wyleciał pasek, to mamy też opcję od razu do kociołka, no nie? Dobra, jak mamy tego buffa i debuffa, to się wyrównuje. No ale tak średnio bym powiedział. To nam od razu wpada do ska... O, tu chyba nowy mobek. Tego chyba nie było kiedyś. Opłacalny więc jest, więc raz go przejdę. No mówię. Jak ktoś i tak postanowił jakieś grzyby wydać na ten loszek, to chyba lepiej właśnie w ten tryb zainwestować niż w te pojedyncze przejście. Ale to właśnie nie jest tak kamsiek do końca. I tak jakbyś go zrobił 3 razy za grzyby, to by ci wyszło podobnie. A jak robisz free to play, no to nie ma różnicy, no bo masz ten tryb do wyboru opcjonalnie, więc w ogóle ile mamy kluczy? Strasznie mało. Więc jako free to play i tak możesz normalnie robić tak jak zawsze, więc... Nie wiem, czy to jest jakiś
gigaskok na hajs. No ale to moja opinia. Strasznie mało kluczy, o wiele gorszy start niż tamten. Ale przypominam, że to nie jest żaden poradnik, nie wyzywajcie mnie, że słabo robię jak coś. Dobra, daj mi to. Mamy czapkę na zrękę, zobaczmy. A, bo to jest dla woja. Plus 11 tylko, a jak do kibla? O kurde ty, ja mam manę pełen, zbiornik, no to nic. Nawet nie zauważyłem. Jakiś trinket, fajnie by go było do wiedźmy oddać. Na zrękę plus 4, dobra, trudno. Ty. A, i się nie zmieniło nawet. No to nieważne. Skuteczna ucieczka 20%, to jest też fajne. Jak się dużo ucieka, no ale weźmiemy to. Giniesz w ultimate, tylko, ale możesz się odradzać za 48 grzybów, więc tak jakbyś robił ten zwykły tryb. Jezu, jakie w ogóle debuffy tragiczne. W sumie nawet nie ma sensu uciekać, nie wiem. No teraz nam się wyzeruje, ale to... Tak obym powiedział. Siemanko, profesor. Dobra, no może się uda. Okej. No byle do kupca. Dobra. W sumie my u tego kupca to za wiele nie kupimy, niestety. Druga sprawa. Ale teraz już możemy uciekać. Może jakieś leczonko chociaż. A to kosztuje 3 klucze. No właśnie, tragedia to podejście. Powiem wam, dobra, no wezmę to, niech będzie. Chociaż troszkę. I zobaczymy w ogóle... A, nie zobaczymy, bo teraz... O, dobra, leczenie chociaż. Teraz nie zrobiliśmy ultimate'a. To może jeszcze zrobimy raz ultimate po tym. Bo mówię, chciałem i ten ograć, a jeszcze sobie zrobimy ultimate. I zobaczymy, co dostaniemy z tego drugiego ultimate'a. Zobaczymy, czy jakaś powtórka wleci. Chociaż, no wiecie, pamiętajcie, że my... Mamy tutaj 0 itemów legendarnych z tego setu, nie? Z tej edycji. Możemy dostać te wszystkie itemy, plus jeszcze te wszystkie itemy. Także, no raczej ciężko o powtórkę, no nie? Przynajmniej na razie. Ej, a może mi ktoś wysłać, ma ktoś na jednym screenie wszystkie te nowe itemki? Te 3, co dodali? Dysponuje ktoś czymś takim? Bo w sumie też bym pokazał wam i jeszcze pod kątem filmu. Ej, ale zauważcie też, druga sprawa, zauważcie, że serwery działają, nie? Zauważcie, że jakoś to chodzi. Jest progres zachowany. To możemy sprzedać. Ej, 2 miliony, sporo. Jezu, wszystkie słabe te wady mają. Tragiczne są te wady. Janko buszujący w trawie. To jest słabe, podwójny zamek jest słaby, ale pułapki wywoją klątwy chyba najsłabsze z tego wszystkiego. Dobra, no weźmiemy to. A, piszecie, że są jakieś problemy na serwerach? To może za szybko ich pochwaliłem w takim razie. Jak leci loszek? Dobrze. Powolutku. No właśnie, to jest to. No dobra. Ile my się razy odrodziliśmy na to podejście? Mamy ej, to dopiero raz się odrodziliśmy, tak? Bo pierwsza próba darmowa, czyli póki co 48 grzyba na to poszło. To jest dobre podejście, a ja narzekam ciągle. To jest bardzo dobre podejście nawet. No teraz drugi. 100 grzyba dopiero. No i właśnie, to będzie można porównać. Oczywiście to wiadomo, różne są podejścia. Niektóre będą lepsze, niektóre gorsze. Ale będzie można też porównać, ile nas kosztowało jedno podejście w porównaniu do tych grzybów 800, które wydaliśmy na te 3, no nie? Dobra, tu bierzemy, no raczej mięśniaka bym wolał, bo mamy większą szansę na kluczyki. Ale jak się leczonko trafi, to też wezmę. No tu jeszcze dochodzi koszt właśnie tego rolowania. No ale to są jakieś pojedyncze grzybki. Te drzwi takie dziwne co robią? Chodzi ci o które, Chris Sweetie Boy? Bo tu jest trochę tych dziwnych drzwi. Powiem ci. Wytłumacz mi dokładnie, o które chodzi, to ci powiem.
Dobra, weźmiemy to. Tu dostaniemy epika. Czy on się przyda dla Woja? A, dobra, ja go muszę wziąć najpierw. Czy on nam się przyda dla Woja? Plus 75 i pancerz na plus. Przyda się i to jeszcze jak? Cyk. Dobra, skończyły nam się. No nie, i dedek będzie. Nie ustaniemy chyba. Jezu, jak mało dusz w ogóle. Ja tu mam 11 traktor. Nie, ustaliśmy jeszcze. Możemy go oddać do kotła, ale zobaczymy. I tak mało daje w sumie do tego kotła. Kodzik jest... To jest taki kodzik świąteczny, który widzisz w prawym górnym rogu, profesor. Raczej już innego w tym roku nie będzie. O, to też bardzo fajne. Bierzemy. Od razu te pachołki się delikatnie poprzebiera. To w przyszłym tygodniu jakiś sobie odcineczek nagramy z lożków. Nawet nie trzeba się w same legendy ubierać, żeby jakiś progresik był jeszcze na tym etapie. Co tam, Kamsiek, co tam? Mogę coś opluwać, przypominam. Bo jak robię coś innego, to mogę coś opluwać, jakieś wiadomości. Tak, on się zmienia na siłę. Nie do ciebie? Aha, dobra. Dobrze, Kamsiek. 6 kluczyków, zaraz będzie klucznik. O, dokładnie. Przydałby się mięśniak, dzięki. Teraz sobie mięśniakiem farmimy klucze i potem już lecimy na kluczyki. Tak, itemki dropią zawsze na klasę, na którą grasz, z legendarnego lochu, bo na przykład z takiej wieży dropi też dla pachołków i ze strefy mroku też. Ale z legendarnego lochu zawsze na klasę, którą gramy. Dobra, 8 kluczy. Trzeba to zacząć używać, tylko no właśnie. Jest goldzik. Dajcie broń jakąś może, co? Jeszcze jest Glory Shroom na 25 grzybków od playa. Można użyć. O kurde, ty, to dlatego... To dlatego te nasze dawały pewnie mniej, bo łącznie i tak wyjdzie 50. Glory Shroom. Pyk. Daj mi bonus. Cyk. Dobra, dodało, faktycznie. Faktycznie działa, bez kitu. Dzięki, dzięki, szczurek. To będzie nagroda dla tych, co dłużej film oglądają. Nie będę tego dawał na początek. To już nie chciałem cię dobijać. Już wolałem to przemilczeć po prostu, ale dziękuję oczywiście ślicznie. Czy ci się o mnie przypomniało? Piękne leczonko na sam koniec nam wpadło. Super. To do góry to nie otwieram. Ej, może dzięki temu MR-ku, że przypomniałeś, nie wiem czy jeszcze jesteś. Dzięki temu to może się nauczę unikać tych skrzynek tym trójkątem do góry. No, fajny bosik, muszę przyznać. Dobra, co mamy? Co mamy? Wisiorek. Okej. Okay. Wisiorka, a nie, dobra. Wisiorek już był jednak. Zapomniałem, że wisiorek już był. Ale możemy dać Kunegundzie za to. Plus 61. Ale w sensie, no tego nie było, nie? To jest inny. To jest zawsze dodatkowy procent szans na legendarne gemiki, więc to na plus. Ale no ubrać go nie możemy, niestety. No więc, no kurde, gameplay jest dokładnie taki sam. Nie ma co w ogóle mówić, no. Jakieś tam zmienione graficzki, innych bossów mamy. Te ikonki, w sensie ikonki, te pop-upy tak zwane, inne. Ale no gameplay taki sam. I on będzie chyba otwarty, nie wiem czy nie do 20 chyba 8, poczekajcie, 28, nie, do 26, do godziny 20. Zobaczmy. Co my tu mamy? Pierwsze. O, to jest ten nowy itemek. Jeden z tych nowych trzech dodanych w tej edycji. Pierścień. A, ja go nie wziąłem. Zapominam to klikać. O, mamy hełm. Hełm też jest nowy, okej. Chciałem wam pokazać te nowe i może nam się uda. Tylko muszę powymieniać.
I już razy 9. No właśnie, no trochę tych kryształów tracimy, ale trudno. I co trzecie? I trzecie rękawice. Hełmik już mamy. A, bo to jest dla woja. Tu 41, sporo, tylko musimy dokładnie runkę zamienić. I rękawiczki możemy dla siebie. No to nie dostaliśmy powtórki żadnej. O, serwer nie odpowiada. Wywaliło nas, ale nie dostaliśmy żadnej powtórki, jak tak patrzę. Wszystko nowe. Ja, musimy to w ogóle wymieniać? Musimy, 1%. Niedobrze. Dobra, i to już tylko razy 8, no ale trudno, trudno. Surki to tam się potem jeszcze ogarnie. Czyli, żeby wam jeszcze na sam koniec pokazać, tak wygląda nowy pierścionek, tak wygląda nowy hełmik i jeszcze mamy nowy trinket. O, a tak wygląda trinkecik, bo tego nam brakuje. No, więc nie wiem, no, ciężko oceniać, powiem wam szczerze, bo jak nie ma całego setu, tylko takie pojedyncze itemki, to tak to ciężko zgrać ze sobą. No ale fajny, fajny, no. Może będzie w sumie pasował do takiego ciemniejszego setu. Pokroju, nie wiem, na przykład te rękawice, takie są ciemniejsze, tu ten trinket, tu to. Można coś będzie spróbować ogarnąć. Kiedyś.